punkt. Raz jeszcze mówię Państwu dobry wieczór. Katarzyna Głyska i zgodnie z zapowiedzią teraz już na Ukrainę się przenosimy. W zasadzie można powiedzieć, że poprzez naszego korespondenta wojennego na Ukrainie właśnie jesteśmy. Witold Newelicz jest z nami w połączeniu. Mam nadzieję, że już się widzimy i się usłyszymy. Mam nadzieję, że uda nam się również połączyć z panem doktorem Janem Matkowskim. Witku, powiedz dokładnie, gdzie jesteś w tej chwili? Jaka to część Ukrainy? Witam, Kasiu, pozdrawiam wszystkich telewizorów. Ja jestem dokładnie w połowie Ukrainy, jeżeli chodzi o dystans zachód-wschód lub też wschód-zachód. Jestem w miejscowości Humań. Opuściłem Donbas kilkanaście godzin temu i powoli zmierzam w stronę polskiej granicy, aby spędzić te dwa dni świąteczne w kraju. To powiedz w takim razie, bo byłeś na Donbasie kilkanaście godzin, to przecież to jest niedługi okres czasu, choć oczywiście na wojnie sytuacja jest zawsze dynamiczna i kilka godzin, a tym bardziej kilkanaście może zmienić bieg zdarzeń, no ale jak w tej chwili wygląda sytuacja w tych najbardziej gorących miejscach na Ukrainie, miejscach walki? Cały czas najbardziej gorącymi miejscami pozostaje ten odcinek Łymański i w Kramatorsku, gdzie się zatrzymałem. No, słychać po prostu odgłosy zaciętej walki na odcinku Łymańskim, który jest na północny wschód od Kramatorska. I słyszeć tam nawet z góry nad Słowiańskim widać łuny nad frontem. Oczywiście Bachmut, Awdijewka, i to jest miejsce, które Rosjanie próbują, to miasto Rosjanie próbują zdobyć od 8 lat bezskutecznie. Co cieszy, no każde doniesienie o zaciętych walkach stamtąd no, sprawia, że na pewno no, Ukraińcy też ponoszą jakieś straty, ale w tym dobrze ufortyfikowanym mieście no, te walki są zacięte od 8 lat. No i Mariinka oczywiście. Jeżeli chodzi o Bachmut, to co Prigorzyn ogłosił nie dalej jak 4 dni temu, że Bachmut został zajęty. No dzisiaj, przepraszam za kolokwializm, pozwolił sobie to odczekać, bo grupie Wagnera udało się wtargnąć do centrum, zająć budynek miejskiej rady. No ale to centrum administracyjne nie oznacza tak naprawdę opanowanie tego głównego placu miasta, nie oznacza opanowania Bachmutu. Niektórzy wspominają z analityków, z obserwatorów tych walk, tak bardziej się przyglądający, zapowiadają oparcie o ukraińskiej linii obrony, o linię kolejową, która przecina to miasto praktycznie na pół, na kierunku północ-południe. No i do tego jeszcze nie doszło, gdyż Ukraińcy bronią się w tych kwartałach ulic w ścisłym centrum miasta i w zachodnich dzielnicach. Oczywiście no, cały czas grozi okrążenie miasta i zamknięcie w takim kleszczu obrońców Bachmutu, ale te flanki również są utrzymywane i również utrzymywana jest droga pomiędzy Czasiwiarem a Bachmutem. Ja mam wiedzę z 5 rano o tym, że paramedycy tam będą podróżowali jeszcze dzisiaj o 5 rano, ale faktem jest, że zmrok bardziej sprzyja podróżom do Bachmutu czy też przerzucaniu transportów niż i biały dzień, bo nawet ta wąska polna droga jest w zasięgu wzroku Rosjan. Powiedz proszę, jak wygląda sytuacja w Awdijiwce? No, a Awdijewka, tam Ukraińcy wzmocnili obronę Awdijewki. Rosjanie walczą już w mieście, ale ten korytarz, to znaczy nie jest okrążona w taki sposób jak Bachmut. Ten korytarz tam wynosi około 11-10 kilometrów, czyli Rosjanie próbują otaczać te dobrze ufortyfikowane miejsca, tak jak na przykładzie Bachmutu. Widać to dokładnie, gdy się spojrzy na mapę, ale w Awdijewce im to nie wychodzi. Tam była słynna 110. Brygada, ona została wzmocniona przez inne ukraińskie jednostki, Brygadę Prezydencką między innymi. To są doborowe jednostki, na pewno to wzmocnienie się przydało. No w ogóle tutaj na Donbasie jest dużo ukraińskiego wojska i dużo sprzętu. Nie dalej jak przed tygodniem pojawiły się, jak plotka głosi, Leopardy. Widać też podciągano artylerię. No, na pewno ten odcinek tutaj
Tak jak zresztą generał Silski kilka dni temu i to, co powiedział dzisiaj prezydent Zełenski, będzie utrzymywany i on cały czas spełnia swoją rolę. Tutaj to wiadomość z ostatniej chwili. Przybyły wojska powietrzno-desantowe rosyjskie. No niestety niedobrą wiadomością jest, że posiadają broń w formie termobarycznej. No to jest bardzo śmiercionośne i trudno. No, no, jest to, ja bym to porównał do miotaczy ognia z czasów II wojny światowej, ale całkowicie inaczej stosowanej, ale skutki mniej więcej takie same wywołuje. Tylko że obrońcy Bachmutu są dobrze. Każdy dom tam jest praktycznie w tej chwili twierdzą. A powiedz proszę, czego się Ukraińcy spodziewają w czasie świąt? My wiemy oczywiście, że to nie jest czas wschodnich świąt, ale też Rosjanie pewno lubią takie symbole z piekła rodem, więc być może właśnie Wielkanoc będzie dla nich też takim momentem aktywności tej ludobójczej. Czy tego właśnie się spodziewają Ukraińcy w czasie świąt, czy też to już ten kalendarz ma mniejsze znaczenie? Znaczy tutaj no na przykładzie Bachmutu mogę rzecz przytoczyć. No, ja tu spędziłem święto Bożego Narodzenia i spokojnie nie było, ani też w Nowy Rok. Ani też te obchodzone w obrządku wschodnim, czyli później od nas o 2 tygodnie, ani też te, które większość obywateli Ukrainy zaczyna w tym roku właśnie razem z nami obchodzić. I w Bachmucie nie było spokojnie, Rosjanie nie uszanowali charakteru tych świąt, tak samo i Nowego Roku, a Nowy Rok dla jednak świeckiej, zaświadczonej po sowieckiej Rosji jest nawet najważniejszym chyba świętem niż Pascha czy to Wielki Dzień, jak go zwał na Ukrainie. No, obrońcy Bachmutu są przygotowani na wszystko. Na pewno nie będzie tam atmosfery świątecznej, tak jak nie było atmosfery świątecznej podczas obydwu świąt Bożego Narodzenia, czego byłem świadkiem naocznym, bo tamten czas spędziłem. Natomiast ludzie tutaj się przygotowują do świąt, oczywiście będą je spędzać i to, co ciekawe, no to będą drugie święta, które będą obchodzone razem z resztą, jakbym tak powiedział, świata. Tak, czyli Ukraińcy jakby, i rozumiem, że tu też Kościół grekokatolicki decyduje się na święta w kalendarzu, w którym świętuje świat zachodni, tak? To się staje coraz bardziej powszechne? Tak, to się staje coraz bardziej powszechne. Nie tak bardzo na wschodzie Ukrainy. Ja będę jutro przejeżdżał przez tereny zachodnie i to będę się temu przyglądał, ale faktem jest, że te święta Bożego Narodzenia nawet tam na wschodzie, nawet w Kramatorsku, w Bachmucie, część ludzi, na pewno bardzo wielu żołnierzy pochodzących z zachodnich terenów Ukrainy je w tym czasie obchodziło. Oczywiście te święta w tradycyjnym, jak dotychczas, terminie, no mieszkańcy Kramatorska, co widziałem, też obchodzili w kalendarzu juliańskim. Ale ja chciałbym wspomnieć jeszcze o echach wizyty. No właśnie i o to ci chciałam zapytać na sam koniec. Właśnie o to, w jaki sposób media na Ukrainie, generalnie opinia publiczna ukraińska komentuje wizytę prezydenta Zełenskiego w Warszawie. Ja obserwując ukraińskie media no i też radio, dzisiaj będąc jednak od bardzo wczesnego ranka w podróży, no, ja bym mógł powiedzieć, że media ukraińskie tak jakby weszły na ten poziom, który społeczeństwo ukraińskie, poziom świadomości, który społeczeństwo ukraińskie ma już od dawna. Przynajmniej gdy ja wchodzę w jakiekolwiek interakcje z ludźmi napotykanymi tutaj. Otóż wczoraj... No, przedwczoraj i wczoraj był Dzień Polski w mediach ukraińskich. Relacjonowano na żywo spotkanie z mieszkańcami Warszawy i Ukraińcami przebywającymi w Polsce na Zamku Królewskim. I no, ja widziałem ludzi siedzących
restauracji w Kramatorsku, którzy to gremialnie oglądali i wręcz wiwatowali, oglądając te obrazki, one były praktycznie tylko migawkami. Mi się zdarzyła bardzo anegdotyczna sytuacja w nocy, gdy wyjeżdżałem z Kramatorska. Żołnierz i policjant na punkcie kontrolnym, gdy dowiedział się, że jestem z Polski, no, zasalutował mnie w także żartobliwy sposób i bardzo podziękował i powiedział, że prezydent Żeleński pojechał wszystkim Polakom podziękować. To, co ludzie tutaj na każdym kroku podkreślają, to, co wiedzą żołnierze, jak zafunkcjonowało wczoraj no, w pełnej skali. I oczywiście wielu z żołnierzy mi znanych mówi, że ta przyjaźń i ten sojusz powinien trwać już na pokolenia, na wieki, że mam wspólnego wroga i najważniejsze jest, żeby go zwyciężyć. I to jest bardzo budujące. Bardzo serdecznie dziękuję. Witold Newelicz, nasz korespondent wojenny na Ukrainie ze specjalną relacją dla państwa. Serdecznie cię, Witku, pozdrawiam. Szanowni państwo, i tu stawiamy już kropkę. Ja bardzo serdecznie dziękuję za wspólnie spędzoną część wieczoru, ale proszę z Republiką oczywiście pozostać jutro o godzinie 19:00 liturgia męki pańskiej w telewizji Republika. Z kolei o 21:15 droga krzyżowa z Watykanu, więc jutro już pełną parą wchodzimy w ten czas oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Gorąco zachęcam, proszę z nami pozostać. Do zobaczenia.